Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. W sytuacji, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie ustawy o COVID-19. W życie weszły nowe przepisy, ale przeliczenie zasiłków wymaga złożenia wniosku. ZUS sam z siebie wyrównania nie zapłaci. W myśl nowej ustawy podstawa wymiaru zasiłku nie będzie uwzględniała obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych zasad wynagradzania ze względu na COVID-19. Pod warunkiem, że obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Przyjęte zmiany regulują sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków zarówno pracowników, którym ZUS albo pracodawca ustalił podstawę wymiaru świadczeń na podstawie obniżonego wynagrodzenia. Dotyczy to również pracowników, którzy dopiero nabędą prawo do tych świadczeń. W efekcie mniej korzystna, obniżona podstawa zostanie zastąpiona kwotą sprzed obniżenia. Wniosek należy złożyć do płatnika zasiłku. Co istotne, nie ma sformalizowanego wzoru takiego wniosku. Wystarczy, żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłacanego zasiłku, który został zmniejszony w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy. Jeżeli zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wniosek taki może być złożony na portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58. Do dokumentu należy załączyć potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19. Wniosek może być także złożony do pracodawcy, który zobowiązany jest niezwłocznie przekazać go do ZUS-u.